Witam was tutaj, cześć, czemu znasz? Zapraszam was na kolejny odcinek ze City Skylines, Industries, Park Life i Green Cities, tak właściwie. Ale powiedzmy, że po prostu City Skylines, Industries. Dziś taki, nie mam specjalnych jakichś planów na specjalne Industries. Swojego, cały czas piję tego samego Timbarka. I tylko powiem wam jeszcze, zanim tutaj zaczniemy na dobry odcinek, ja tu wam zaraz pokażę oczywiście nasze tory. Mam pewien dworzec, dzisiaj pobrałem sobie z modów. Ale jedną rzecz, wybudowałem trochę, bo siedziałem długo jeszcze przy Cities po ostatnim odcinku. Wybudowałem nowy piękny park, to jest jedna rzecz, którą zrobiłem po odcinku. A druga rzecz, to dziś się jeszcze prawdopodobnie pojawi ankieta co do nowego scenariusza. Ja właśnie, jak nagrywam, to przed chwilą tutaj włączyłem i proszę bardzo, oto i jest nasz piękny nowy park. Ja naprawdę długo przy nim posiedziałem, nie jest idealny, ale zobaczcie, tu jest drzewek, krzaczków i innych różnych pięknych rzeczy. Tu sakwoich trochę posadziłem. No i mam nadzieję, że to trochę im tutaj pokazuje, że oni są bardziej zadowoleni. No, więc to co się działo po odcinku, to jak możecie domyślać, tu naprawdę się jeszcze trochę działo. Tu trochę to jeszcze wykończyłem, nie pamiętam jak skończyliśmy to wtedy po odcinku. I tu jest miejsce na przyszłe rzeczy. Jakby ktoś nie wiedział, tutaj są ścieżki, tylko niektóre trochę poznikały. Ale sądzę, że to całkiem ładnie wygląda. Jeżeli wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę, tak? Napisać w komentarzu, jak wam się podoba nasz nowy park. I tak. Przypomniałem się teraz, że były nazwy dla... To jest naszym parkiem. What the fuck is going on? Chwila, co? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co tu się wyprawia? Nie. Ale zaraz, tylko jeden park nam usunęło. Ale czemu? On był tak pięknie zadabiał mi tutaj. Przecież też, jeden. Boże. Już. Dobra, wiem, no właśnie podłączam wszystkie budynki, ale... Czemu? Czemu mi tu całe to wszystko usunęło? Nie wiem. Nie wiem, może jakiś mod źle zadziałał tutaj. Coś w tym może być. Dobra, tutaj i tutaj. Dobra, powiedzmy, że to całkiem ładnie wygląda. Zaraz nazwę tam to, co miałem nazwać, tylko to nazwiemy bulwady. I powiedzmy, że po prostu po odcinku zaraz nazwę po prostu to, co mam nazywać, albo będziemy na coś chwilę czekać. Dobra, tak. To mam ogólnie nasze te. I tak, tym się zajmujemy, mniej więcej, tak? Ja tam się tym zajmuję, ale pobrałem sobie jeden taki dworzec. I póki nie wymyślę jeszcze czegoś konkretniejszego, czekaj, postawmy go sobie gdzieś tutaj i zobaczmy jak on wygląda. To jest taki piękny dworzec. I on ma działać w ten sposób, czekaj, dajmy sobie jeden tor jakiś. Daj tor. Łopanie, co tu się wyprawia? Że towarowe pociągi przejeżdżają, a zwykłe pociągi, w sensie te pasażerskie, wjeżdżają do środka. To jest jedna opcja, no sądzę, że całkiem dobre rozwiązanie. Mamy drugi, jakiś duży dworzec. Ten to już jakiś większy. Okej, i przez niego przejeżdżają. Przyjmuje pociągi międzymiastowe. No, powiem wam, że całkiem ładnie wygląda. Możemy się nad czymś takim zastanowić. Tylko, że ten... Nie, tam tutaj... On tutaj, to by nawet, powiem wam, że całkiem ładnie tutaj wszedł. Tylko trzeba było trochę przebudować te dzielnice. Tu ogólnie to trzeba będzie trochę przebudować. To nie wiem, jak to przesunąć trzeba będzie trochę. Ale... To jeszcze nie wszystkie. I mamy jeden na pewno, który kojarzycie z różnych tam miast i różnych youtuberów. Czekajcie, to nie ten. Mówię oczywiście o tym pięknym dworcu. No, jego nie sposób nie sobie wspominać. I mamy taki jeden zwykły. I sądzę, że najlepiej chcę zacząć od tego zwykłego. A ten... Ten sobie postawimy oczywiście, żeby nie było. On nam się przyda. Ja już wam mówię gdzie. Gdzie? No tutaj. Tu jest idealny spocik na coś takiego. Dobra, poczekaj. Wybierzmy sobie ten. Dobra. Tak, bo tu ogólnie, jak możecie się domyśleć, mieliśmy wszystkie zwykłe pociągi póki co. I sobie przenieśmy ten. Gdzie on jest? Chwila. Dziś tak będzie pociągowo, ale mam nadzieję, że was nie znudzę. Ta stacja powinna być tutaj. A nawet nic nie wyburzyło, świetnie. Ludzie są zadowoleni, to mi się podoba. To podejście mi się podoba. Teraz zobaczymy, jak się łączy ten dworzec z stacjami pociągowymi.
W sensie z pociągami. Moimi tutaj liniami jak bardzo się nie lubią. Bo to tak zawsze jest. Dobra, no i tak. I czekaj, bo tu były nasze linie. Tu ich nie mogę przestawić. Czemu żeż? Ty, gra! No, powiedzmy, że musimy poczekać. Czekaj, pod spodem jest jeszcze jakaś stacja metra? Nie, to jest zwykły. Czekaj. Nie, to jest pociąg. Okej, dobra, już się tak zastanawiam, o co tutaj chodzi, ale nie, to jest pociąg na szczęście. Dobrze, czy tu jedzie jakiś pociąg? Okej, jedzie ciąg. Pokaż mi tego ciąg-ciąga jakiegoś. Okej, dobra. Rozumiem, że chwilę poczekamy. Zanim on tutaj dojedzie. I do tego czasu to chyba rozumiem, że... Dobra, to na razie zostawmy sobie. Tak? Okej. Powiedzmy, że jest dobrze. Że wszyscy są zadowoleni, tylko nie gra. I tutaj... No tu akurat to niestety tak. Po pierwsze... Te bambaje trzeba wyrzucić stąd. I to jest tu... Dobra, pójdźmy w to. Dobra, co jest? Kurczę, myszka. Kurde. Halo, myszka. Co jest? No. Już normalnie mi się myszka wyłączyła. Nie mogę. W ogóle ostatnio dzisiaj z myszką mam trochę problemów. A tak, to wybuszmy na razie dotąd. Tutaj torowisko też niestety musimy wyburzyć. Tutaj, to pod spodem czekaj, bo tutaj ten był taki zakręcik, o dokładnie, to też wybórz. I to i to, dobra. No i to. To jest chyba największy problem. Dobra. No i tak, jedną z ważniejszych rzeczy właśnie już zrobiliśmy. Kolejną rzeczą ważną to będą oczywiście autobusy, ale autobusy będą kiedyś, nie dzisiaj. Ja tak ostatnio zawsze mówię, nie wiem czy ktoś to zauważył, ale... Ale autobusy będą kiedyś. Nie dzisiaj. Dobra. Swoją drogą, jakby coś, mamy bardzo piękną muzyczkę dzisiaj. Dzięki temu, że zakupiłem Green Cities. Czekaj, weź to podłączysz. Okej, dobra, ładnie. Czekaj. Ja doskonale sądzę, o właśnie, że tu da się to zrobić ładniejszym zakrętem. I nasz bambaj, który, czekaj, tutaj sobie jedzie. To, czekaj, daj mi tu G. Tak właściwie to nie potrzebujemy tu nawet G. O, dokładnie. Taki piękny zakręcik tu sobie spokojnie możemy ręcznie zrobić. Nie będę potrzebować automatów. Jedyne co może być bardziej problematyczne, to to, że tu musimy zrobić sobie zakręt do góry. Ale tym się za chwilę zajmiemy, jak cały tutaj zrobimy ten nasz węzeł. To jest na razie pseudo jeszcze lub coś. Ten duży byłby fajny, co nie? No nie powiecie, że nie. I się tak trochę zastanawiam, wiecie co? Jednak 4 to dużo. Czekajcie. Tylko jakbyśmy tutaj wstawili, no kurczę, też nie wiem. Okej, dobra, czekaj, na pewno trzeba to wyburzyć. I to jeszcze bardziej. Daj mi tu, nie, czekaj. Powiedzmy sobie, że droga nasza by dojeżdżała, nie wiem. Czekaj, co to, tak. Okej, czekajcie, a dobra, zapisywanie gry, tak się zastanawiam, co tu się wyprawia. Tworzenie paczki, dalej gra. Muszę właśnie auto zapis trochę zwolnić, bo za często jest chyba trochę. Tak nie wiem czemu, ale tak sądzę, że trochę jest często. Dobrze, czy teraz będzie dobrze? Czy teraz mi to wejdzie? Nie, to jest chyba trochę przydłużę. Co? To jest fajne, ale strasznie wielkie. Musielibyśmy jeszcze to stąd przestawić. A tego nie chciałem zbytnio ruszać. Możemy niby to wyburzyć, bo tutaj nie ma rzeczywiście żadnych części parkowych, ale dotąd max. I czekaj, czy teraz by mi tutaj to weszło? No wejdzie, no jest. No niestety, ale wejdzie. No niestety. No i pokaż mi tu. Okej. Powiem tak. Powiem tak. Ten bambaj mówi sam za siebie. Zresztą ten skład też jest dobry, ale... Ale ten bambaj, nie, czekajcie, on musi być miniaturką dzisiejszego odcinka. To jest po prostu piękne. To ty tu wyprawiasz, bambaj. Czekajcie. Którym to się dobiło? F10, F11... Nie, to nie, to nie to. F10, F11? Teraz zobaczymy. Chyba tak. Musimy przeciąć gra.
i tutaj F10, F11, F12. Któryś to był z nich. Dobra, i jeszcze mamy oczywiście Queen G. I spróbujmy jeszcze w ten sposób zapisać. No nie powiecie, że ten tramwaj nie jest cudowny. No on jest cudowny. Dobra, ale już przejdźmy do gry, bo 10 minut zmarnowaliśmy. Dobra, zdjęcie zebra. To tak. Sam z siebie dworzec, tak jak dla mnie, to on tak tu pięknie nie wygląda, jak się podłączy, ale no dobra, niech ci będzie już gra. Nie mam tego pojęcia, jak ci tutaj ludzie będą szli. Czekaj. Ja jestem w stanie sobie pozwolić na to, żeby się tutaj mi wszystkie linie dozwaliły. Naprawdę. Chcę zobaczyć, jak tu pociągi wjeżdżają. Bo jestem po prostu zbyt bardzo ciekawy, czy to działa. Tutaj. Tu sobie dajmy jeden. Możemy nawet poświęcić na takie pociągi. Czekaj. Ja to podłączę. Ładnie. Kurde. Mówię, że to podłączę ładnie, a ten, że nie. Ja wygram z tobą, ha. Mówię, że wygram, to wygram. Kurde. Czekaj. Nie chcesz. Dobrze, nie to nie. To gdzieś... No tu też nie można, kurczę. Tu było. Ale teraz tutaj nie wchodzi mi z tej strony, no kurczę. Czekaj, o tutaj mam. No nie, no. Gra. Cities. Don't denerf me. You know that this is not good. Not good. Dobrze. Czekaj, czy tu się w ogóle da zrobić, żeby te tory były? Tak się zastanawiam już. Okej, dobra, da się. No chyba ci coś... No... To jest prawie to. O, dobra, jest, wygraliśmy. Dobra, daj coś takiego, zobaczymy jak z niego będziecie korzystać. Czekaj. Po pierwsze, to trzeba przesunąć sobie gdzieś tu. Kurde, nie, on tu chce koniecznie nie w ten zjazd, co ja bym chciał. Dobrze, niech ci będzie. Chcesz wszystko tu puścić, do tego zjazdu to już niech będzie ci. Powiedzmy, że chwilowo wygrasz. To w ogóle jest taki za dziwny odjazd. Kto ci pozwolił? Poczekaj, zróbmy sobie to w ten sposób. Tak, bo ja chcę jeszcze zebrać Forza, co nie? I dlatego teraz włączyłem czas. No, czekaj, zróbmy tu sobie zjazd. W dół. Taki powolutku. Później masz zbyt strome zbocze. O, wspaniale. Jakby to mnie zdziwiło. Jakby to mnie zdziwiło, że to jakiś problem masz. Oczywiście. No, rzeczywiście. Jest trochę strome zbocze, ale no bez przesady. Dobra. Ciach. Dobra, to jest zrobione. I stąd tutaj zjazd. Dobra. No teraz jest dobrze. Tylko, że teraz nie mogę przestawić tego. Kurde. Już jak irytujący jest Steve Scanlet. Czekaj. Pójdźmy to sobie. Czekaj, i z tego co rozumiem, kolejna nitka będzie się z innego miejsca tworzyć, czy też to samo miejsce, bo jak to samo miejsce, to ten dworzec mi się nie podoba. Nie, no w tym samym miejscu ci tworzy kolejna nitka. To nie. Aha, i wszystkie przejścia podziemne idą. Dobra, nie podoba mi się ten dworzec. Nie podoba mi się ten dworzec. Wracamy do tego, co było. Czyli to, wyburzamy. Chwilę, jeszcze się pomęczyłem tutaj przez niego. Tutaj z tym zakrętem, który właśnie wyburzyłem. Ja nie lubię tego typu rzeczy. I tamtego też przebudujmy. Bo ja aż tak bardzo skośnie tutaj nie chcę. Czemu ma kapsa? Czemu kapsa jest włączony? No, zróbmy sobie to w ten sposób. Później sobie dodajmy G. Okej, dobra, bardzo ładnie. Tutaj to sobie się podłączy. Nie wiem, czy teraz trochę nie przesadziłem tutaj z ilością miejsca, ale dobra. Czekaj. Tak. Mamy opcję, żeby postawić ten dworzec z przejazdem, ale trochę mnie mało tutaj on interesuje, bo mam tutaj coś takiego. I to mnie bardziej interesuje. Dużo bardziej. I to byśmy sobie postawili gdzieś tutaj. Tak.
Żeby ten tutaj jeszcze miał rzeczywiście jak wykręcić, jakby chciał. Dobra. I tak, aby tutaj to całkiem ładnie funkcjonowało, to tu dajmy sobie jeden tor. Czekaj, powiedzmy, że dotąd. Tu dajmy sobie drugi tor. I tu dajmy sobie... Kurde. Dasz mi się tutaj złapać, czy nie? Okej. Rozumiem, że nie. Wybacz to. Wybacz to, nie pozwalasz, to nie. Słynnego tutaj jest kolejny... A nie, tutaj jest przemysł, dobra, to nieważne. Nieważne, co ja tutaj chciałem wam powiedzieć teraz. Nieważne, nieważne. Dobra. To się łączy z tym. To zjeżdża tutaj ładnie w podziemie. O, dokładnie. A ty tutaj zjeżdżasz tu. Sądzę, że całkiem ładnie to wygląda. Pamiętaj, że ten jakimś prawem jest krótszy. Mówiłem wszystkie takie same, jednakowe. Jesteśmy z Polski wszyscy, tak? Jednakowi. Dobra, no i tak, stąd już bym chciał sobie zrobić tak, że ponieważ niestety to są takie dwa zjazdy, no to akurat jest do przebudowy, tak? No tutaj, to sądzę, że niemal nie podlega w ogóle komentarzu, tak? Że to podlega przebudowie kompletnej. I to akurat bardzo dobrze, że ja mam rację i że wiem o tym, że to trzeba będzie całkowicie przebudować. No bo nie, tu sobie dajmy rzeczywiście tę dłuższą. Tu będzie większy przejazd, tak? Tu będzie węzeł na wodzie. Zaś stąd... To tak. To jest trochę problematyczne, że to jest tak z siebie blisko. Tak troszeczkę tylko. A tu jest ten park znowu, to też nie mogę tutaj dużo kręcić. Dobra, to tak. Po pierwsze ty zjeżdżasz tu. Po drugie ty zjeżdżasz tu. Po trzecie... Ty jedziesz tu. O, dokładnie. Ale ponieważ doskonale domyślamy się, że ci też będą chcieli pojechać. Kurde, tu jest trochę przymało miejsca. Bo tu jeszcze trzeba zrobić ten zjazd w dół, który omija, który całkowicie omija te stacje. Okej, czekaj, a może w tą stronę? Wyłącz G, po pierwsze. To już mi to już jak wielka pomoc. Dobra, czekaj. Jak tutaj to jedzie... Dobra, czekaj, wybórzmy tą stację, bo tutaj to trochę komplikuje sytuację. A Bambaya można sobie najprościej akurat przystawić. Akurat to jest jedna z prostszych rzeczy. Tutaj i tutaj, dobra. Tutaj. Czy tu by mi się udało zrobić to do góry? Dobra, ale nie aż tak. Czekaj. Dobra. Tu mi się to ładnie uda. To co ja przejedziesz górą. Świetnie. Zaś stąd. Czekaj, G. Nie, no, to mi się nie uda. Ale tu zjazd nad tym torowiskiem, nie wiem jak. Nie wiem jak już ten tramwaj tutaj będzie jechać, to już się trochę pogubiłem przy tym, ale dobra. I tak, ponieważ tutaj to jedzie, to poczekaj, żeby to ładnie przyjechało wszystko. To torowisko. Znowu zapisywanie? Nie, chwila, muszę to wyłączyć, tu za często się auto zapisuje. Ustawienia, opcje, grafika, rozgrywka. Autozapis co? 10 minut, no chyba nie, 20. W edytorze, co 20. No. To jest trochę przyczęsto. Dobra. Tutaj. I tu musimy sobie zrobić, czekaj. Stąd, o, jakiś ladyko, tekścik. Coś ciekawego. Czy wiem, że to jest trochę trudne. Ale... Dobra, powiedzmy, że... Taki zygzaczek tu może być. I tutaj to jest akurat jedna z mniej moich ulubionych miejsc. I tak, ponieważ tutaj też widzę, że jest problem z gruntem, to sobie dajmy go tu, czekaj, podnieśmy sobie trekaj trochę. Taki bardziej ciamciągowy ten dzisiejszy odcinek. No ma nie tylko ciamciągi. Czy tu byś mi ładnie wjechał? Gra. O, dokładnie. Coś takiego chciałem usłyszeć, że wjedziesz. Tu są te bambaje, którymi się trzeba nie zająć. I stąd. Ty tu pojedziesz. Dotąd.
Tak. Tak. I tak. Dobra, doskonale. I teraz tak, czy ja ciebie mogę przesunąć? Dobra, nie. Zlikwidujmy naszą linię. Mamy dwie linie kolejowe? A, no tak, bo jedną postawiliśmy teraz do celów, a jedna, której naprawdę ludzie korzystali. I to całkiem dużo ludzi korzystało. Dobra, to tak, stwórzmy sobie naszą nową linię. Jedna linia będzie jechać tutaj. Tutaj tędy. Przez ten dworzec. I chyba to się kończyło tutaj. Tak, to się kończyło tutaj. Możemy teraz trochę powiększyć o stację gdzieś tutaj, bo tu akurat z tego co pamiętam jest potrzebna ta stacja. Tak, bo tutaj nie ma tu jest problem z komunikacją, dopóki nie budujemy w końcu tych, no wiadomo czego. To jest problem z komunikacją, trzeba w końcu te autobusy stawić. A tutaj wyjazd. I tu taki prosty zjazdzik, a powinien być dobry. Wróćmy do naszej stacji, na której zakończyliśmy naszą linię. Czyli to było tutaj. Stąd ty jedziesz tutaj sobie. Kurde, no. Przecież to przeciąganie tutaj jest straszne. Halo. To mogę dojść tą stację, czy nie? Klikam, dodaj przystanek. Czy tu się nie zrobiły? Nie, no tutaj jest skrzyżowanie. W czym masz problem? A. Okej, dawa. To trochę tłumaczy. Nie możesz się podłączyć, ponieważ ciebie nie podłączyliśmy. To nawet trochę pomaga. To trochę pomaga mi w sytuacji. Bo możemy puścić ciebie dotąd. I później ty tu zjeżdżasz w dół. I się nie łączysz z tym wszystkim, całym paradoksem, który tutaj się dzieje. Okej. Dobra, to jest akurat bardzo dobry pomysł. To co ja tutaj wymyśliłem, bardzo dobrze. Czekaj, wybórzmy. Wyłączmy wyburzanie. Chciałem powiedzieć, wybórzmy wyburzanie. I stąd, tutaj, czekaj, tu. I tu, dobra, to mamy. I teraz powinno nam to pójść. O, dokładnie. Jedziesz tu. Wracasz tędy przez stację. Dokładnie. Jest tu wszystko dobrze póki co? Jeszcze jest. I tutaj z powrotem. Dobra. I teraz stąd druga linia jedzie tutaj i to do tej drugiej stacji. Tak, i tu jedzie dobrze przez ten nasz nowy węzeł, który nie wiem jeszcze jak będzie działać, ale mam nadzieję, że dobrze. I tutaj z powrotem. Zmienimy kolorki naszych linii. Na nie wiem, taki czerwony, podfitny i na jasny pomarańczowy. O, dokładnie, żebym... Ja jestem ślepy teraz już o tej godzinie, żebym widział mniej więcej czym to się różni. I zanim włączymy znowu play, to musimy nasz Bombay przebudować już. No już, o to nie ma mowy. Tak, bo on tutaj już nie przejedzie na pewno. Górą to on tutaj już nie przejedzie na pewno. To jest pewne. Ale dołem może cały czas. Czyli musimy zrobić coś takiego, że on tutaj zjeżdża w dół. Później tutaj z zakrętem. I tu jest nasz irytujący park, który trzeba przenieść w końcu. Bo on tutaj tak psuje plany, że nie ma mowy. Że nie ma mowy, że tu się obejdzie bez jego przenosi. No właśnie, że się nie obejdzie. Powiem to tak. No, wiesz co, żeż masz też problem. A właściwie to nawet ja mam ten problem. Dobrze. No właściwie to tak naprawdę niedobrze. Dobra, czekaj, tu możemy sobie pojechać już do góry. Czekaj, czy tutaj skaczesz już pełnością? Okej. Dobra, powiedzmy, że tak tu do góry. Oj, naprawdę do góry. Dużo, dużo za dużo. Tutaj zjeżdżasz w dół. I tu dojeżdżasz tutaj. Dobra. I nasze przystanki, bo tu były przystanki, o dokładnie. To usuńmy. I te usuńmy przystanki. Tutaj jeden przystanek, proszę bardzo, drugi przystanek w tym kierunku. Tutaj przystanek i tu przystanek. Dobra, sądzę, że póki co, przez tą jakąś tam chwilę, nie wiem ile ta chwila będzie trwać, powinniśmy mieć sytuację opanowaną. Dobudowaliśmy tutaj nowe rzecz. To przyjmuje pociągi zewnętrzne. Okej, dobra, nie jest sytuacja opanowana. Zapomniałem o najważniejszym, że z drugiej strony to też by się przydało podłączenie. Czemu nie mogę kliknąć? A,
Klikam N. Czemu nie mogę kliknąć B, a ja cały czas klikam N? No tak. No tak, typowy ja. Dobrze, dajmy sobie tutaj dwa tory. G. No, proszę bardzo. Z których to dwóch torów. Czekaj, to wybórz jeszcze. Wybórz tu kawałek. Dajmy tu sobie G. Czekaj, tu było, było przez chwilę. O, dokładnie. Nie, no, nie, nie, proszę cię. Takiego nisko, takiego tutaj nie chcę tego. Czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra. Dobra, dobra. I powiedzmy, że sobie podjedziesz tak tu w górę trochę. Dobra, to powiedzmy, że mamy zrobione. Drugi, ten tor, też tak musi podjechać tutaj w górę i co więcej, na tą samą wysokość. To jest chyba nawet trudniejsze. Oj, dużo trudniejsze, dużo, dużo, dużo. Czekaj, czekaj, czekaj. O, teraz możemy sobie ładnie, pięknie wycelować tak, żeby to całkiem ładnie wyglądało. I to samo ten tutaj zjeżdża ciebie. Dobra. Dalej. Tu wyburzamy ten kawałek. Stąd. Jedziesz sobie w ten sposób. I tutaj normalnie ja chciałem też, żeby sobie wjeżdżały w siebie i nie wiem. Chętnie bym to tak zrobił, ale nie wiem, czy trochę nie jest to za mało miejsce. No właśnie. Tu teraz trochę jest przy mało miejsca. Czekaj, to wybórz. I to tutaj podstaw. Okej, za nisko cały czas. Teraz będę się z tym męczył. Działa, nie, teraz powinien być dobrze. No, powiedzmy, że jest o jeden za nisko. Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Okej, powiedzmy, że w ten sposób. Jeżeli to nie jest to samo, to będzie dobrze. No, i teraz jest dobrze. I tak, powiedzmy sobie, że jedziesz tutaj. Tak, tak, bo ja tu widzę, że jakiś jest zakręt. A, tu jest ten stary. Zobaczcie, jest, w końcu udało mi się znaleźć pociąg, gdy przyjeżdżę tędy. No, epickie, epickie, epickie. Ale to ci wyburzymy, bo to jest trochę... Tak, to miało być tylko na czas, dopóki nie kupimy tutaj kawałka ziemi, ponieważ mamy kupione wszystkie, z tego co pamiętam. To już tutaj ten nasz przemysł będzie inaczej działać. Więc tutaj spokojnie... Czekaj, ciąg, ciąg. Tu sobie wykręcisz spokojnie. O, dokładnie. Proszę bardzo, tutaj już możesz sobie ładnie wykręcać. Tutaj tą jedną musimy przesunąć pompę wiarkę. Tak, bo tu będą po prostu ciąg, ciągi jeździć. O Boże, jak tam jesteśmy w ogóle z czasem? Okej, 28 minut gadania o pociągach. W sumie mi tak dzisiaj 3 ten odcinek, się podoba tutaj tak trochę bardziej specjalnie. Taki trochę to jest bardziej specjal, bo raczej w sobotę to ma nie być odcinków, jak już kiedyś tam mówiłem. Jeśli mnie ktoś tam kiedyś słuchał. Dobra, nie, jest źle. Ja w ten sposób tutaj tego nie chcę. O, czekaj. Nie, za wysoko. Albo mamy za wysoko, albo mamy za nisko. Dobra, to wolę chyba, że za wysoko. Tak? A nie, chyba jest dobrze. No to nie wiem. Jak teraz jest chyba dobrze, to ja tego już nie rozumiem, ale dobra. Powiedzmy, że tego nie rozumiem. Tym bardziej, jak ja mam tutaj przypuścić ten pociąg pod spodem. Tego tym bardziej nie rozumiem. Dobra, czekaj, zróbmy sobie to, że tutaj jedzie to w dół. Tutaj dojeżdżasz i stąd po prostu... Kurde, głupi słup. Wyłącz G. I tutaj w dół. I teraz się łączysz. Tak, co nie? Łączysz się tutaj ze mną. A tutaj robimy sobie zjazd, łącznik. Tutaj to trzeba wyburzyć, bo tutaj jest kiepski zakręt. O, dobra. Ale, ponieważ ci są poszkodowani i tu nie ma żadnego połączenia, to sobie zrobimy taki łącznik. Czekaj. Okej, dobra. Taki pseudo... Nie, aż tak pseudo to tutaj nie chcę. Czekaj, tu sobie zrobimy zakręt. Czekaj, stąd. Tutaj, G. Tutaj. 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 Dobra.
I teraz powinno to jeździć. W tym czasie ja się napiję tym batem. Bo już zacząłem pić swoją ślinę. A to nigdy dobry znak. Dobrze, ten pociąg ewidentnie ma jakiś problem. A w sumie się aż tak bardzo nie dziwię, czemu ma taki problem. Pociąg towarowy przyjechał tędy. Tak, to jest ten jedyny minus tego całego układu. Bo z tym nic nie możemy z tego co pamiętam zrobić. Chyba, że jednak coś z tym możemy zrobić. I na przykład tutaj. Czekaj, wyłącz G. Powiedzmy, że idzie na taką wysokość. Później idziesz tutaj w dół. Czekaj, nie, wróć do góry. Jedziesz tutaj i tu jedziesz w dół. Okej, dobra, to jest nawet trochę za dobrze. To jest nawet trochę przydobrze. Ale widzę, że jakiś pociąg skorzystał z tego, tylko nie wiem czemu tamten nie skorzystał. Bo tamten nie może do was, już sobie przypomniałem. Już sobie przypomniałem czemu nie mógł, nie przyjął. Dobra, czekaj, to sobie zróbmy tu zjazd w dół. Czekaj. I tu jakbyśmy to sobie zrobili podłączenie. Nie jestem przekonany, czy z tego będą pociągi zadowolone korzystały, ale tu widzę, że są tłumy. Tu właśnie, czekaj, tak. Primo, to tu trzeba zrobić... Pierwsze, to na powierzchni ma być. Stąd to ma być przejście dla pieszych. Bo tu jest, powiem inaczej, to jest niezbędne przejście dla pieszych. I tu drugie... No, wiadomo po co tutaj. Tak, tu chyba nawet nie muszę się tłumaczyć po co tutaj to przejście. To jest jedno z tych ważnych i niezbędnych. Dobra, to tak, to jest tutaj podłączone. Czekaj, to sobie nawet możemy podłączyć tutaj. Tak, bo tu jest stacja meta, w sumie to nawet jest logiczne. I tutaj, do tej dzielnicy, jakby się udało zrobić przejście, o, będę zadowolony. Handel jakiś lekko chce się budować, więc lekko tej damy, abyś zabudował to, co tutaj powinno być. Tutaj. Tak, tak, bo tutaj to trochę przebudowaliśmy i na wiecie sami, o co chodzi. Okej, pociąg skorzysta z tego tak jak chciałem. Gorzej z tym, że tu się korkuje w inny teraz sposób. Tak. No i z tym już nic nie mogę zrobić. Jedyne co tak klarownie mogę zrobić, teraz. I to jest nawet dobry pomysł. Ja tak właściwie, on jest włączony z pociągu. Dobra. To wyburzyć. To przebudować. I to przebudować. Poczekajcie, jak już tak cały odcinek robimy z pociągami, to już sobie zróbmy to, dokończmy. Czekaj. Dobra. Stąd. Jedziesz dół. A czekaj, bo tutaj to jest wybórz. Wybórz to jest pod spodem, bo tu zapomniałem, że jest ten tunel. Dobra. Tak, tak, wiem tutaj, że tu jest ten park, trochę będzie mnie irytować tutaj teraz. Ale sądzę, że nie za bardzo. Nie, będzie mnie irytować. Czekaj, przenieśmy ciebie. Bo ty park mi tutaj trochę irytujesz. I trochę będziesz mi tutaj psuć w samą koncepcję tego... Dobra. Tutaj jedziesz i tu się łączy. Dobra, to jest zebene. Stąd. Jedziesz tutaj. Okej, dobra. G. Dobra, i tutaj tak się to już pięknie nie uda. Dobra. Dawaj to. I stąd. Nie. Stąd tym pociągiem jedziesz dotąd. Wybórz, czekaj, ten kawałek. I stąd robimy po prostu sobie podłączenie. Czekaj. Powiedzmy, że dotąd. Stąd, tu, dotąd. Tu i tu. Dobra. Ciach. Powiedzmy, że coś takiego... Jest to bardzo dziwne. No nie powiecie, że nie. Ale powinno być dobre i działające. To nie będzie działać. To niestety nie będzie działać. Miałem dobre intencje, ale nie. Czemu? Bo jak idzie tu sobie pociąg... Ciąg, czekaj.
to one przejeżdżają przez niego, co nie? Ale żaden stąd nie może wjechać na niego. I to jest minus. To mi trochę psuje plan. Bo to był idealny plan, żeby tutaj te pociągi przejeżdżały przez niego. Bo wtedy tutaj ruch jest o wiele oswobodzony. Dobra, czekajcie, jak tam jesteśmy z czasem? Dobra, powiedzmy, że dzisiaj nie będzie żadnego industrii. No niestety, sami widzicie, że tak już wypadło, no. Dobra, nie. Robimy to jeszcze inaczej. Tak, jak już inaczej, to inaczej. Tu będzie zjazd w dół. O, dokładnie. Nie, tak, nie w tym kierunku. Tak, 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 czekaj. Bo tu są bardzo blisko te obydwa tory. To jest trochę problematyczne. Inaczej, one nawet nie są tak troszkę blisko. One są bardzo blisko. Dobra, czekaj, możemy... Przez co możemy tutaj sobie zrobić taki zakręt. O, odjazd. I tu się po prostu będzie dalej to łączyć. Dobra. Czekaj. Teraz... Nie, dobra, to jest i tak przyblisko. Dobra, tu, no, dobra, no, dobra. Czekaj. Mam pomysł. Inaczej to zrobimy. Wyburzymy sobie to. Ty przejedziesz tędy. Tutaj tędy. Ciach. I tutaj po prostu sobie wjedziesz. O, może i to będzie lepsze rozwiązanie. Teraz tutaj nasze bambaje. Tak, mimo wszystko, że tutaj głównie pociągami, to i tak bambaje tutaj, zobaczcie, dzielnie walczą, żeby też być w tym odcinku. Walczą dzielnie. No, to tak, to byłoby dobrze zrobione. To byłoby dobrze zrobione. Moje... Normalnie dobry jestem dzisiaj. To byłoby źle zrobione. Przecież widzicie, że dobrze. Dobra, tu byłoby dobrze. Znowu. A widzę, no, co tam się dzieje. Co tam się dzisiaj dzieje? Czekaj, było. O, dokładnie. Czekaj. To się da tu zrobić, bo to było zielone przez. O, dokładnie. Tylko w odwrotnym kierunku. No dobra, jakimś cudem mi to tutaj udało się to wrzucić. Teraz tak, coś się laguje trochę. Nawet tak nieciupkę. Jedyne co to jest największym minusem, to jest oczywiście ten tunel metra, który mi tu kompletnie przeszkadza i trzeba go trochę przenieść. Ale sądzę, że to akurat nie jest jakiś duży problem. I czekaj, stąd. Jedzie sobie ciamciąg tędy. Tędy. A, no i powiedzmy, że gdzieś tutaj się będą po prostu łączyć te dwa pociągi. Towarowe i pasażerskie. I wjeżdżać w ten tunel razem łącznie. Dama, powiedzmy, że to byłoby nawet całkiem. Dobra. To powiedzmy, że jest opanowane. Druga opcja jest taka, że ten tutaj odjeżdża całkowicie ten tor. Jedzie tu. Czekaj, nie, tu nie może aż tak. Aż w ten sposób tutaj to nie może jechać. Aż tak pięknie. No, tutaj, jeżeli by mi to się udało... No, widzę. Widzę tam kładkę, właśnie tutaj tak się zastanawiam, czy to mi się uda tutaj, czy nie. Odpowiedź miała nie. Patrzcie, 20 minut minęło, kurczę. Dałem autozapis na 20 minut, no i mnie dogoniło. No, kurczę. Nie ma. Nie wygrasz z grą. Dobra. I po drugie, co nie jest oczywiście podstawówką, to trzeba niestety przenieść. Bo jednak, no, torowisko ważniejsze. Bo torowisko, bo dzięki torowiskowi będziecie mogli się dalej uczyć, co nie? Jeżeli dobrze je zbuduję. Jeżeli nie, to nie. Ta. A ja miałem nad tym pomyśleć jeszcze po odcinku, kiedy indziej. Ta, jasne. I Dawid nasz mówi, że coś zrobi po odcinku. A tak naprawdę nigdy tego nie robi. Skąd my to znamy? Dobra, tu sobie zmieniły kierunki. Dobra, wspaniale. I stąd, tutaj, to jest na dole. Przypominam, że to jedzie wszystko na dole.
Jeszcze raz. Czemu tu się nigdzie nie chce zrobić zjazd? O, dobra, tutaj się chce zrobić. Świetnie. Tutaj jedzie i ciuch, ciuch, ciuch. I ciuch, 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 mamy problem. Dobra, czekaj. Z tego co rozumiem, tu możemy sobie spokojnie zrobić zjazd. A tu zjazd w dół. Możemy też sobie spokojnie zmienić kierunki. Dokładnie. Tutaj możemy to wyburzyć, ten krótki kawałek. Dobra. Czemu mi tutaj tak ściągasz też drastycznie? I tak, stąd musimy zrobić sobie zakręt. Czekaj, o. I tu to podłączyć. Dobra, tylko w przeciwnym kierunku. Nie ty na górze, tylko to na dole. O, dobra. I teraz, w teorii... A mi całkowicie wszystko zmieni, oczywiście. Ale teraz, w teorii, to będzie lepiej funkcjonować. Znaczy, pomijając to, że jest sam problem, no wiecie gdzie. To teraz, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, tak? Ja nie jestem tego wam w stanie powiedzieć, czy będzie lepiej, czy nie. Ale miejmy chociaż taką nadzieję. Zresztą tutaj to przejście do pieszych jest jakieś strasznie uwielbiane. Dobra, czy ludzie korzystają z tego przejścia podziemnego tutaj do dworca? Tak. Pokaż jak tam ludzie będą do dworca. Okej, okay, idą tędy też. I tutaj tędy. Pokaż mi to. Okej. Okay. Rozumiem, że teraz będą właściwie tutaj iść na Bambaj. Zamiast tam iść, aż tak daleko. To mi się trochę mało podoba. Ale tu jest z kolei stacja metra, która no niestety musi być tutaj. Dobra, możemy tu zrobić dłuższy dystans bez żadnego przystanku w sumie. Chyba nikt aż tak bardzo się tutaj nie będzie zły straszył. Będziecie musieli stąd działać, no trudno ludzie, no. Dobrze, czy tu się jakieś tam póki co korki? Powiem wam, że nie. Powiem wam, że całkiem to ładnie póki co działa. Tutaj może rzeczywiście... Zobaczcie jak wyliczone. Ale zobaczcie, pięknie, to pięknie weszło. Nie wiem tylko co ten pociąg tutaj robi. Aha, on idzie tam dalej. On tu czeka, zobaczcie, stoi teraz na światłach. Ale jaja. Czekajcie, metro, zapomniałem o metrze. Dobra, zrobimy metro i kończymy ten dzisiejszy odcinek. No dzisiaj się mało działo. Takiego z industrii i z parkami. Ale w kolejnym odcinku do tego wrócimy. Jeśli jedyne co zrobiłem z parkami, to dodałem strefę, dzielnicę parku i tyle. Bo zniknęła. Czy tu by mi to łaskawie ładnie wjechało? Tak. Okej, świetnie. Dobra, no i teraz powinno już tutaj to działać. Dokładnie. No. To tak. Jeżeli to działa... To ten cały korek teraz nie po prostu pod ziemią. Ten duży dworzec tutaj w teorii teraz nie jest aż tak bardzo potrzebny. No bo oni tutaj po prostu go przyjeżdżają. Czekajcie, jak tam jest z tym czasem? No, 43 minuta odcinka. Ostatnią rzecz robimy, już naprawdę mówię wam, ostatnia rzecz. Wybórz to. Bo tu się akurat to przyda też. No, wszystko co dzisiaj robię się przyda, tak? Tylko mówiłem, że w końcu kiedyś musimy się zająć tymi pociągami, tak? Postaw tę tą stację. Ona akurat tutaj to będzie jak objawienie. Dobra. Tak, wiem ludzie, że jesteście wściekli, że wam to postawiłem, ale trudno. Stąd, tutaj. Chyba i tu już sobie podłączmy z tym zakrętem, bo nie chcę tutaj walczyć z teraz tą drogą. Czy mi to przeskoczysz? Nie jestem pewien. Zazwyczaj nie lubisz przeskakiwać w ten sposób. Tak, ja po pierwsze, czekaj, to zmienimy na niebieski. To wybórzmy, usuniemy tą linię. I tak, ty będziesz jechać sobie stąd. Tutaj. A nie, czekaj. Stąd jedziesz. Tędy. Tędy. I tutaj na koniec świata. Później jedziesz tutaj. Przez ten węzeł. I tutaj. Dobra, i sądzę, że taka linia na zakończenie dzisiejszego odcinka, bo naprawdę jest długi. Nie wiem ile będzie się wysyłać. Pewnie długo. Nie, czyli będzie się wysyłać długo. Wyłączmy przyjmowanie pociągów zewnętrznych.
No i jak możemy się domyślać, multum, multum tu pociągu będzie z tego korzystać. Ale jak już jakiś będzie mieć większy interes, to sobie po prostu wiecie, przejdzie, tak? I tutaj z tego co pamiętam jest zrobione wejście, więc sobie po prostu to podłączamy, o. I tutaj ludzie mogą wchodzić, dokładnie. Więc jakby coś tutaj z dwóch stron będziecie mogli dojść. To na razie jeszcze mało ludzi z tego korzysta. Stodowiska to ja wiem, że dużo ludzi korzysta. Jestem tylko zdziwiony, że tak mało idzie do niego. Do dworca jeszcze. Może po prostu nie chcą pokazywać. O, już tutaj idą, widzicie? Dobra. Teraz tylko chętnie bym zobaczył, jak ten pociąg wjeżdża tutaj na ten tor. O, jest. Jest nasz pociąg. Właśnie, muszę first person kamera zainstalować. Oj, tak, 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 tak. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zdać łapkę w górę. No, ale tym bark. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Prawdopodobnie dzisiaj ankieta. No, zobaczcie jak ładnie wjeżdża. Nie, ten dworzec to był dobry pomysł na pobranie. Zobaczcie jak on usprawnia dół. Mijając to, że tutaj są tłumy w ludziach, to teraz te pociągi będą mogły całkiem ładnie jeździć. Po tej naszej przebudowie, pomijając oczywiście te problemy, które będą pod ziemią. I jak macie jakieś pomysły, jak się nazywa ten mod, dzięki któremu tutaj nie ma korków i po prostu one wjeżdżają tam, to napiszcie mi w komentarzu, bo to jest akurat najważniejszy mod do Cities, jaki jest nam potrzebny, bo nam na każdym zjeździe to będziecie w przyszłości robić. Dobrze, już dość przyciągania. Włączam kamerkę i cześć!